Dzień dobry, dziś o dwóch problemach, jakie często występują, o których piszecie i przysyłacie zdjęcia takich dziwnych zjawisk związanych z pomidorami. Tak to ujmę, na które odpowiadam. Pierwsza to jest sucha zgnizna wiszułkowa pomidorów. Takie czarne, zapadające się duże plamy, albo na dole pomidora, albo na bokach pomidorów występują. Dlaczego tak się dzieje? W owocu brakuje wapnia. Wapnia, który nie jest dostarczany do owoców, i robią się takie dziwne, zasychające, zapadające się plamy. Ale zanim sięgniecie po jakiekolwiek preparaty wapniowe do opryskania roślin, do tego, żeby dostarczyć roślinie ten wapń, zastanówcie się, czy nie za mało podlewacie swoich pomidorów. Obfite podlewanie pomidorów, tak jak często powtarzam, pomidory lubią mieć mokre nogi i gorącą głowę. W tej glebie jest najczęściej zawarty wapń. No chyba, że uprawiacie na bardzo jałowej glebie, ale jeśli dodajecie kompost, jeśli dodajecie przekompostowany obornik, to tam jest wapń. Tylko przez to, że zbyt skromnie podlewamy nasze rośliny, roślina nie pobiera tego wapnia z gleby wraz z wodą nie transportuje go do liści i do owoców. W związku z tym bardzo często wystarczy zacząć dobrze podlewać pomidory i nie będzie problemu z tą suchą zgnilizną. Ja w ubiegłym roku wyjechałem na tydzień ze swojego ogrodu, on co prawda był pod opieką, był tutaj Podlewane i Donice były podlewane, ale w pomidorach, które uprawiałem w Donicach, które przesychają najszybciej, przecież te pomidory, ta gleba w tych Donicach, na pierwszych owocach pojawiła się sucha zginizna. Niczym nie pryskałem, bo nie ma takiej potrzeby bardzo często. Zacząłem po prostu regularnie podlewać w upalne dni, rano i wieczorem. I co? I kolejne owoce już nie miały suchej zginizny e, pomidorów tej suchej wierzchołkowej. Z gnizny pomidorów. To jest najprostszy sposób. Dobrze podlewać, obficie podlewać. Nie często, dwa razy w taki upały, czasem trzeba, może i trzy razy w tygodniu. Dwa razy, ja mam wyściółkowane, więc mi w zupełności wystarcza obficie podlać, żeby ten wapń doszedł do owoców. Druga częsta Przyczyna, o którą pytacie, to jest opadanie kwiatków pomidorów, że kwiatki nie wiążą owoców, nie zawiązują się owoce, usychają i Opadają. No to tutaj przyczyny mogą być tak naprawdę wiele, ale takie dwie najważniejsze. Pierwsze to jest mało składników pokarmowych, które dostarczane są do kwiatów po to, żeby wiązały. O zasilaniu gnojówkami potasowymi zrobiłem osobny film, więc zachęcam Was, żebyście po prostu stosowali gnojówki potasowe, czy to z żywokostu, czy to z podagrycznika, te, które zawierają potas. Teraz dostarczać roślinie, żeby roślina miała siłę na to, żeby wiązać te owoce, wykształcać, żeby one narastały i wybarwiały się. Ale druga częsta przyczyna tego opadania kwiatów pomidorów, że one nie wiążą się, a opadają, to jest zbyt gorąco w tunelu czy w szklarni. Przy bardzo wysokich temperaturach pomidory nie wiążą owoców, opadają te kwiatostany. W związku z tym naszym zadaniem jest Panowanie temperatury, jaka jest wewnątrz. Gdy stawiałem tę szklarnię, w tym roku stawiałem tę szklarnię, wiele osób pisało mi, będziesz miał problem z wiązaniem pomidorów, bo tutaj będzie zbyt gorąco, bo to jest szkło, szkło hartowane, będzie nieźle dawało to słońce i będzie podnosiło temperaturę. To może być problem. Ja mam okienka dachowe, które są otwierane automatycznie, które odprowadzają nadmiar... Gorącego powietrza. Mam założone na dachu od strony zachodniej, tam gdzie słońce mocno po południu grzeje rolety. To może być siatka cieniująca. Nie wiem, czy pamiętacie, kiedyś biliło się szklarnie takim mleczkiem wapniowym, po to, żeby ograniczyć penetrację światła słonecznego wewnątrz szklarni, żeby chronić te rośliny przed. Jak to się wtedy mówiło, poparzeniem, porażeniem przed tym nadmiarem światła słonecznego, zbyt wysoką temperaturą. Więc rolety, siatki cieniujące jeśli ktoś ma stare szklarnie, bo mi szkoda tutaj malować czy pryskać mleczkiem wapniowym. Rolety, siatki cieniujące zakładamy okienka, które odprowadzają nadmiar powietrza. Ale ja mam także jeszcze jedno rozwiązanie tutaj zastosowane. Za mną stoi wentylatorek, wentylatorek powietrza, który jest podłączony do regulatora temperatury. Ten regulator temperatury wczesną wiosną pozwala mi utrzymać temperaturę w szklarni nie mniejszą niż 8 stopni Celsjusza. Tam, gdzie wysiewam rozsady, między innymi rozsady pomidorów. A teraz, a teraz ma funkcję chłodzenia, to znaczy gdy temperatura podniesie się powyżej 32-33 stopni, automatycznie załączany jest ten wiatraczek, i on po prostu chłodzi to powietrze, miesza to powietrze, pozwala łatwiejszy przepływ powietrza, po to, żeby odprowadzać właśnie nadmiar gorącego powietrza. Tak więc, jeśli brakuje jakichś składników pokarmowych roślinie wapnia. Magnezu też są przebarwione czasami, liście, bo brakuje magnezu. Zanim sięgniecie po środki do opryskania roślin, przemyślcie swoje podlewanie, czy dobrze podlewanie. No i to, co jest też ważne, szczególnie teraz w lipcu, to dobre wietrzenie, dobra wentylacja szklarni i próba opanowania tej penetracji światła słonecznego wewnątrz pomieszczenia. Bardzo dziękuję. Subskrybujcie kanał Naturalnie o Ogrodach. Do zobaczenia.